Prowadzisz prywatnie teatr IMKA założony w 2010 roku. Jak obecnie działa teatr i czy jesteś z niego zadowolony? No, teatr troszeczkę zmienia formułę, więcej przedstawień komercyjnych, które, no nie ukrywajmy, po prostu przynoszą teatrowi dochód, więc troszeczkę muszę zmienić jego nurt, aczkolwiek nie pozostawiam tej części artystycznej bez opieki. Najbliższa premiera zresztą w reżyserii Moniki Strzępki z tekstem Pawła Demirskiego na podstawie książki Józefa Konrada Jądro Ciemności. Zapraszam, szykuje się ciekawa premiera w koprodukcji z Kieleckim Teatrem Żeromskiego. A potem rzeczywiście będą dwie lżejsze propozycje. Tańcząc na głowach diabłów z Kasią Figurą. Jeszcze jedna, o której teraz nie mogę jeszcze powiedzieć. Natomiast to jest bardzo trudne prowadzić taką instytucję jeszcze w takim naszym kraju, który przechodzi pewną transformację kultury.